Fight! Wespar. Witam was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat, w którym to przechodzimy Challenge Tower. A w dzisiejszym odcinku zmierzymy się Jaxem. O tak, Jax, nie mylić Jaxem z LOLca. Dobra, więc niezwłocznie jedziemy. Defeat your opponents. Alright, nie będę wam tego czytał, bo to jest tak bardzo ważne, że wcale... Ups! Dawno już Mortala nie grałem, będzie to widać. A blok! Blok! Haha, blok! Ech, dobra. Cyborg wygląda jak Sektor, prawie. Tylko, że taki to coś mało kolorowy jest. O tak! Już się podaje. To jest takie easy. A i tak patrzcie, ja to przegram jeszcze. To jest wszystko do zrobienia. Mogę tak cały dzień, poważnie. O, zobaczcie, mam coś czarnego na czole. Dobra, moi drodzy. Cieszę się po raz kolejny, że na odcinku z Mortal Kombat widnieje sporo wyświetleń. Wydaje mi się, że jest to za sprawą, że te odcinki z Challenge Tower, one są dość krótkie i sympatyczne. Można sobie chwileczkę pogadać, można się podyrektować rozgrywką, no i tak ogólnie popatrzeć, jak się nie ma Mortala, aby się chciał mieć. Ożesz kurde baraka, ty kurde, co ty Obama sobie myślisz? Aha. Przepraszam. Mój błąd. Rozumiem. Mam bić. Aha, widzicie, muszę go bić ileś razy w głowie, ileś razy w czesta. Widzicie, tyle czasu mi to zajęło, żeby się kapnąć, nie? Standardzi. Hehe, frajer. Dobra. O, może nam coś wskoczy z tego z X-Raya. Zrobiłem to, żeby było bardziej widowiskowo, wiecie. Ale ogólnie, no widzicie, jeszcze tylko ostatni leg hit. Tak jest. Jax to też nie jest inna z tych postaci, którą lubię, bo jest wiele takich postaci, które lubię, mimo że nie umiem nimi grać. Jax akurat tak średnio do nich należy. O Jezus, to jest głupia misja, już wam od razu mówię. Na Xboxie to był istny koszmar, myślałem... Co? Tutaj tylko czwóreczką się rzuca, a szczajcie to, że ta misja na Xboxie trzeba było całe combo robić na to. Tak, bo Jax normalnie może tym strzelać, a tutaj się to ogranicza tylko do... No właśnie, nie mogą nas dotknąć, a my musimy ich pozabijać. A tutaj tylko czwórkę trzeba naciskać, omegy. A na Xboxie całe combo trzeba było robić, wiecie, tam góra, dół i coś, znaczy dół, w prawo, coś tam. No nie! Jest taka głupia ta misja, ona nie jest głupia, ona jest po prostu głupia. Nie wiem, kto to tak zaprojektował. Jeżeli wiecie, kto tak często mówi, no to możecie sobie pogratulować. Jaki debil to tak zaprojektował. Wiecie, jest bananowy Janek i bananowy Janek, jak się na coś wkurza, to zawsze mówi z takim akcentem teraz, jak ja to powiem. Co za debil to tak zaprojektował! No i to jest takie bardzo śmieszne. Po prostu zaszuszyłem na maksa. Gin! Tak!
Jest! Udało się. Ja pierdolę. Myślałem, że będzie jeszcze gorzej. Uff. This is the pit. No, oczywiście za... Moment. Skorpion. Fight? Teraz takie moje intro, tak nagle w środku filmiku, nie? Haha, chciałoby się, panie dziejku! Hekuła, hekuła! To jest takie śmieszne. O, skorpionie, widzę, że zaczynamy, kurde masz, proszę mi słuchać, kombinuję, tak? Znam zaraz ty. No to skorpion już idzie do domciu. Go home. Go home, skorpion, you are drunk. O kurde, jeszcze nas zabije, nie? Execute. SAS4. What the fuck? Second chance. Oh yeah. Fight? O nie! Nie, skorpion! Skorpion mnie zabił. Ty nie możesz mnie zabijać, bo ja jestem skorpionem. Kurde, no. Ale obciach. Się tak z nim pierdzieliłem. Breaker. Haha. O kurde. Ups, sorry, ktoś mi dzwoni. Oki, I'm back. Chodź tu, skorpion. Haha. Finish him. SDS4. Yeps. What the fuck? Talking to me? Fight? Jęczę jak... Like a... No, kuźwa! Szczorpion! Ja ci zaraz dam szczorpion, ty. Come on. Get over here. You are the derped one, Scorpion. Kuźwa. Sorka. Widzicie, rozproszył mnie telefon. Ja się muszę skupić na nowo, wiecie. Focus on kung fu i te sprawy. O. Ta kurde, Karate Kid, gdzie się uczy kung fu, nie? No nie no! Czemu to jest takie gunwo? No. Noż, co za... Jeps. Oh yeah. Chodź. Ło, skorpion, widzę, hardkorowo jedziemy. Ho, ho, ho. No jeszcze mnie złapał skubany, no. Spadaj, gnojku. No nie! Jeszcze ulti spieprzyłem. Tyle przegrać. No nie. Przecież ten skorpion ciora mną jak jakimiś starymi gaciami, a przecież to jest chyba poziom, nie wiem, easy albo coś. Ech. Przecież ja po prostu czuję, że ten skorpion słabo gra jak ogólnie, nie? W sensie, normalnie jakąś postacią inną to bym go pewnie ścisnął, nie? Powiedział po czym, powiedziałem tylko tak, wiecie, nie tylko dlatego, żebyście pomyśleli, że nie jestem kompletnym lamusem w tą grę, tylko po prostu, no dobra, wygraliście, niech wam będzie. Chodź tu, gunwo jedne. No, bitch, please. Chodź tu, kurde.
Przepraszam was bardzo, ale popełniłem fejla, mianowicie skończyło mi się miejsce na dysku. No i niestety nie widzieliście tego przeepickiego zakończenia, które było przeepickie, bo zrzuciliśmy, teraz będzie taki mega spoiler, zrzuciliśmy Skorpiona i się nadział. No. Defeat Reptile. A, coś tam było. O, on jest niewidzialny. Tak, i z tego co pamiętam, on nie będzie dostał od nas dymygdża, gdy będzie niewidzialny. No dokładnie tak. O, ale Tymka na przykład możemy z tego wypierdzielić. Reptile to też taka zbana postać jest, nie? Tu akurat jest dość proste to, bo... Och... Powiedział, po czym sam oberwał, nie? Po prostu prześmieszne i przezabawne. A masz. 100 lat później. No! Rób te combo! Poczekajcie. No, jak to było? No. O, sorry. Syryfor nie ogar. Bum! Tak jest! Proszę państwa! Tyle wygrać. Kule. Będzie bum kolejny? O! No, no rób to! Bum! Co jest? Nie pimpło nam. No. No. Tak. I teraz Reptile skończy swój żywot. Dokładnie tak, proszę państwa. Challenge 11. Brzmi znajomo, nie? Test your sight. To jest też bardzo switaśna minigierka. Pod tymi pustymi mózgownicami, pod tymi pustymi czaskami mamy coś takiego, że musimy znaleźć kuleczkę. Ko! Oko, przepraszam. Yeah! Ups, fail. Zaksa dostał. Aha, fajnie. Nie wiedziałem o tym. No, ktoś chyba za bardzo dosłownie potraktował mój stary niegdyś tekst Axa go, no. Po prostu pięknie zebrał. Begin! Zasiejmy nieco niepewności, zasiejmy nieco wątpliwości. I my pomyślcie, czy Vespar się uda, czy wycie się uda, czy jest tu, czy jest tu, czy jest tu. A moja odpowiedź mi, ja jest tu. Da 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 dom. Oh yeah. Jaramy się, bo znaleźliśmy oko. Kapitan Jack Sparrow by się ucieszył. Dobra. Moi drodzy, jak widzicie, w następnym odcineczku jedziemy Jochnym Cagiem, Johnnym Cage'em. Także będzie również ciekawie, bo to jest kilka fajnych wyzwań. No ale o tym kiedy indziej. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.